Dobrze. To dzisiaj polecimy sobie trasę VFR po Szkocji. Z Dundee na wyspę Skye po drodze znajdziemy sobie kilka punktów VFR-owych. Zamki, destynarnie, może jakąś tamę. Traskę mam wykreśloną na mapie, więc tutaj wam nie pokażę, ale zobaczymy jak wyjdzie. Nie będę się zupełnie przejmował komunikacją radiową, bo to chyba nie ma wielkiego sensu. Lecimy offline. To co? Uruchamiamy. Bateria. Przed uruchamianiem telewizora radio. Powinniśmy jeszcze tak uzyskać zgodę. Gdybyśmy chcieli na miejscowe 7905, ale to radio nie obsługuje. Jak mamy już zgodę, to możemy sobie uruchamiać. Tak, paliwa mamy tutaj. Co? Gdzieś mniej więcej tyle. Mieszanka uboga. Propeller na max. Fuel pump. Raz, dwa, trzy. Flow jest ok. Rotating beacon. Chodź śmigła. Dobrze. 1400. Temperatura rośnie. Okej, tak. Ciśnienie, temperatura weszło, więc możemy się pokusić kołowanie. Zobaczmy, czy mamy zdjęte czapki. Dobra. I co? Teraz możemy się zgłosić kołowanie. Nie rozjedziemy pana od pushbacka, który jest tutaj niepotrzebny. I lecimy do progu 0,9, bo wiatr wieje na kierunku 110. Nie wiem, czy mamy taksi. Pewnie nie mamy. Tylko landy. Przepuścili, ale to jest tylko dodatek do scenerii. Bum. Czemu samochód do wykołowania jeździ? To ja nie rozumiem, ale jeździ. I tak, wystartujemy na 0,9. Pierwszy punkt zwrotny to się bardzo blisko. Nawet 5 minut nie powinniśmy lecieć. Ale czy się uda znaleźć, to się okaże jeszcze przed wjazdem na pas. Zrobimy sobie próbę. Okay.
teraz co? Teraz Study Tower. Sir, poprawiam sobie z lubek trakcją. Wchodzę po drodze z Rodiner. Line up, take off. Damy radę się odwrócić. Klapy. Idziemy. Nam coś tam ruszyło. Zaraz gdzieś po wyjściu z tych górek po bliskich plantach powinniśmy mieć pierwszy punkt. Na razie jeszcze wrócimy. Na tej drodze prawo. Tu gdzieś się wyszło, ale powinien być zamek. Jorka. Zaraz ze górką i to rzutko zacząć. Sam początek jest. Coś chyba jest.
wszystko jest to malarstwo. Zwolnijmy troszkę. A ten ich kasy. Taki. To jest to. Nie wiem, czy wygląda w banek. A, czy jest dobry lokalizacji. Między górkami i pasuje jak ulał. Wrażenie jest jakiś tam wspaniały. Jakaś tam wieżyczka, coś tam. Dobra, jest chata kasy. Lecimy dalej. Teraz z kursem 302. Teraz włączę sobie stoper. Powinniśmy wyżej. Teraz za jakieś 10-11 minut powinniśmy mieć miasto Piltok. A tam zapora. Po lewej będziemy mieli miasto Copernicus, tam dalej jeziorka.
może na 3000 się zatrzymamy, bo to już stał będzie musieli omijać chmury. Wytrzymujemy go już bardzo. Tu jest ciepło, ale włączmy sobie ogrzewanie. Kto tam? Lecimy blisko chmur. Na wszelki wypadek. Za chwilę powinniśmy mijać jakieś przeszkody terenowe. To są jakieś maszty, więc ciężko powiedzieć, czy to będzie oddane w flight simulatorze. Lasek jest. Wydaje się, że to też jest. Nie wiem, co tam się spodziewałem. Przyjmijmy, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Innego takiego dziurka nie widzę. Po prawej gdzieś powinniśmy mieć farm. Potraki. I sam zgadza się. A to jesteśmy tam, gdzie musimy być. Robimy to na prawo. Oznaczyliśmy z kursem. Dobrze. Mamy rozejście rzeczek. Tu gdzieś przed ten formik pitok. Chyba jest. Jak otrzymamy, tak polecimy. Idealnie z czasem.
aktualnie, jako że jestem Szkocją, to oczywiście popijam odpowiedni trunek. Ale akurat tej destylarii nie wyjdziemy dzisiaj. Dobrze. Tam coś pojawczy. Czy to będzie miasto? Powinno być miasto. Jak tam się zorientuję, to zobaczę. Mamy jeszcze 3 minuty. 15 minut. Spot. W lewo odchodzi jedna rzeczka. Overfly i tak dalej. A tutaj na tym kierunku powinniśmy mieć. Tak. Górki wyglądają bardzo ładnie. Robią wrażenie. Chmurki. Tylko miasto powinno być już o wiele lepiej widoczne. Lasy, które nakrywają. Trochę dziwne wrażenie. Nie spodziewałem się, że tyle drzew było w angielskim mieście. Już pojedziemy niżej. Bo już widać zapora. To co chcę powiedzieć, to jest zapora w Pintokry. Elektrownia zrobiona. Wszystko się zgadza. To co było też 11 minut, wyjdzie bardzo ładnie. Jest zapora, jest zalew, jest dużo ruch samochodów, jak widać. Elektrownia ładnie. Ładnie widać. Dobrze. Lecimy dalej. Teraz kursem 319 przez te wzgórza. Wniesiemy się trochę. Ładnie widać jak to. I lecimy. Kolejny zamek, obejrzeć tu na zamek. A, przepraszam, najpierw destylaria Dalwini. Najpierw Dalwini. Destylaria, która powinna znajdować się na brzegu jeziorka, bliżej jeziorka. Ale to za momencik. Najpierw trzeba. Loch, tunel, a my idziemy dalej na północny zachód. Za około 4 minuty powinniśmy znaleźć przejdźmy w las, a w lasem później
rozbudzenie rzeczek, ale zobaczymy, czy będzie dobrze oddane. Ładne te górki. Zbiornik. Scottish Information. To jest 127, 275.
Bezpieczne. Tylko przejdziemy tą krawędź tutaj, powinna być jeziorko Loch Erich. Na brzegu jeziorka powinniśmy stać po dalej. Stąd z kursem
290. Krótki, a nie, też koło 11 minut. Nie podamy. Do zamku Glengarry. Lakan. Jesteśmy tam, to powinniśmy być wschodnim brzegu, północnym wschodnim brzegu. Byłoby trochę wyżej lądować nad tymi górkami. I bardzo jest gdzie wylądować, jak się stanie. Tutaj by się dało pod stoku. Znaczy w rzeczywistości. Dwa laski takie oznaczone na mapie. Po 5 minutach powinniśmy się tuż przed nimi. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. Idziemy troszkę wolniej, chcę czas się
Dawaj. Znajdować między dwoma jeziorami z Loch Lock i Loch Ness. Potwora nie zobaczymy, ale może tutaj zamek. Daleko od tego powinniśmy gdzieś dało w drogę. A, to też jest czas na nas, tak dobrze.
lecimy się nisko w tej drogi i zobaczymy. Na mapie wygląda, że jest droga. Spocza. Jest droga, tak? Nawet nie wiem, na stronie. Tu mógłby być zamek, ale nie widzę. Tam są zamki. Tak jest. Wergary czasu. A to jest wergary. Teraz już nas następnym punktem będzie już obrzeże Wyspy Skali. No tak, przycinamy tę jeziorkę, jest ok. Jedziemy na wysokość.
300 czy 400, no ale to nie zobacz tak się. Mało nie spieszy się. Jak nie chcielibyśmy właśnie do góry. Strach się co się wyobraża.
drzewem być, jak tylko wyjdziemy z obłoków. Loch kurny będzie, a tam na wysepkę Ormsay. Zobaczcie, tam jest. Jest aż tak nisko. Ale latarnie to jest nisko. Dużą wyspą, tam jest latarnia morska.
jest sterowanie tak nisko nad wodę, by schodzi, bo awaria silnika. Nie mam jak dolecieć do brzegu, natomiast jesteśmy w symulatorze. Nawet jeżeli by groziła awaria silnika, to konsekwencja właściwie żadna. Tam, gdzie jest lądowisko, co będziemy lądować? Może je znajdziemy w drodze powrotnej. W każdym razie... Tam jest...
chmurki. Góry bardzo ładnie się prezentują. Dlatego są całowe, już to powinno być nie do budowania, bo to jest miasteczko, czyli jest sama. A, to może być taka strona. Urodziła, ale whisky robi przed.
teraz wychodzimy na kurs 105 na Bradford Est. Będzie Elstrip Brownford.
Okej. Okay. Завтра готовим что твое. To zaczęliśmy. Trzymam się w stacji, musimy znakować jak dobra.
No i tyle, godzina 20.